Jak miło słyszeć, że polskie produkty podbijają świat. Przed nami jeden z takich przykładów. W Opolu odwiedzamy zakład Aluprof, w którym produkowane są m.in. systemy rolet okiennych, a więc poszczególne elementy, z których rolety są następnie składane. Najważniejsze elementy systemu rolet to pancerz, skrzynka aluminiowa i prowadnice. Zacznijmy od pancerza rolety. Pancerz stanowi zasłonę zewnętrzną rolety, czyli to jest funkcja zacieniająca, ochraniająca przed słońcem, przed temperaturą, przed dostępem wzroku innych. Pancerz rolety produkowany jest z profili wypełnionych pianką poliuretanową. Produkcja zaczyna się od założenia blachy aluminiowej, która jest już polakierowana. W kanale grzewczym blacha uzyskuje odpowiednią temperaturę w celu zapewnienia właściwych parametrów procesu produkcji. Profil swój kształt uzyskuje dzięki systemowi rolek. Teraz dodawana jest pianka poliuretanowa, bezfreonowa. Po dodaniu pianki profil się zamyka i trafia do kanału grzewczego. Tam pianka nabywa swoich właściwości i wypełnia profil. Teraz czas na cięcie. Większość profili produkowanych w zakładzie w Opolu ma długość 6 metrów. Kolejny etap produkcji to wykonanie perforacji, która zapewnia wentylację w pomieszczeniu przy niepełnym zamknięciu rolety. Na pancerzownicy profile są składane w pancerzyki, a następnie pakowane w kartony. W ciągu ostatniego roku zakład wyprodukował ponad 60 milionów metrów bieżących profili. Teraz zobaczymy, jak powstaje skrzynka aluminiowa, czyli obudowa rolety, w której zwija się pancerz. Skrzynki aluminiowe powstają na dwóch liniach, które w ciągu minuty potrafią wyprodukować 18 metrów gotowego produktu. Tutaj widzimy profilowanie i gięcie blachy. Teraz odwiedzamy lakiernię, gdzie profile aluminiowe są malowane farbą proszkową. Farba jest nietoksyczna i przyjazna środowisku, tak jak wszystkie komponenty używane przez Aluprof do produkcji systemów rolet. Zaczynamy od zawieszania. Następnie profile są poddawane bezchromowej obróbce chemicznej. Wreszcie czas na malowanie farbą proszkową. Po malowaniu profile muszą jeszcze trafić do pieca, gdzie farba jest utwardzana. I gotowe. Żeby rolety imitowały drewno, trzeba użyć okleiny. Najpierw rozprowadzany jest primer, rodzaj gruntu, który chemicznie przygotowuje powierzchnię przed nałożeniem kleju. Na powierzchnię okleiny podawany jest klej. Teraz rolki równo rozprowadzają okleiny na powierzchni profilu. Następnie naklejana jest folia ochronna. Tutaj systemy rolet są przechowywane. Magazyn jest bardzo ważną częścią zakładu. W dużym magazynie poszczególne produkty we wszystkich swoich wersjach są cały czas pod ręką. Zakład Aluprof w Opolu jest głównym dostawcą dla producentów rolet w kraju. Produkty trafiają też do Europy Zachodniej, a nawet na Bliski Wschód.